Kuba, co można znaleźć w bibliotece? Książki. I jakie? Różne. Na przykład? Bajki. A wiesz, jak nazywa się ta pani, co pracuje w bibliotece? Pani bibliotekarka. Super, a byłeś kiedyś w bibliotece? No tak. I co robiłeś? Wypożyczałam. Wypożyczałeś? A jeszcze z przedszkolem szukaliśmy takiego mola. Mola? Książkowego? Tak? Fajnie było? Hania, co można znaleźć w bibliotece? Książki. Dużo książek pewnie, nie? A wiesz, jak się nazywa ta pani, która pracuje w bibliotece? Bibliotekarka? Co można robić w bibliotece? Oglądać. Wypożyczać. A ty byłaś kiedyś w bibliotece? I co tam robiłaś? Oglądała. A co oglądałaś? Książki. Jakie? Różne. Bajki? A masz jakąś swoją ulubioną bajkę? I jak nazywa się ta bajka? Księżniczki. Karol, co można znaleźć w bibliotece? Książki. Jakie? Różne. Czyli? Bajki? Przygodowe jakieś? A jak nazywa się ta pani, co pracuje w bibliotece? Bibliotekarka. Super. A ty byłeś kiedyś w bibliotece? Z tym przedszkolem. Z przedszkolem. I co robiliście? Patrzyliśmy się na książki. Pani bibliotekarka pokazywała wam książki? Tak? A ty masz jakąś swoją ulubioną? Jaką? Jaki ma tytuł? Księga dżungli. Miłosz, co można znaleźć w bibliotece? Książki. Jakie? Jakie się lubi. A ty byłeś kiedyś w bibliotece? Nie byłeś? A chciałbyś pójść? Chciałbyś zobaczyć, co tam jest? I chciałbyś wypożyczyć książkę? A masz jakąś swoją ulubioną? Jaką? O Makwinie. Franek, co można znaleźć w bibliotece? Książki. Jakie? Bajki? Tak. Przygodowe? Tak. Co można robić w bibliotece? Wypożyczać książki. Super. A ty byłeś kiedyś? Tak, z całym przedszkolem. I szukaliśmy takiego potworka. Mola książkowego. Tak. I co robiliście? Myśliśmy po schodach i musieliśmy szukać. I on był gdzieś schowany między książkami? Nie. W regałach gdzieś? To gdzie był schowany? Na samym suficie. Na samym suficie wisiał? Na dachu. Aha. Dobra, Franek. A jeszcze mi powiedz, jak nazywa się taka pani, co pracuje w bibliotece? Bibliotekarka.